Pierwotnie mecze rewanżowy play-off we Wrocławiu pomiędzy Betardem a Stalą miał się odbyć w minioną niedzielę. Wtedy na przeszkodzie stanęły niekorzystne prognozy pogody. Spotkanie zostało przełożone na piątek 20 września. Niestety, ale i ten termin jest już nieaktualny. Ze względu na sytuację hydrologiczną w stolicy Dolnego Śląska i zbliżającą się tam falę powodziową zdecydowano, że rewanżowy mecz półfinałowy odbędzie się w niedzielę 22 września o godzinie 19.15. Ekstraliga Żużlowa zapewnia, że na bieżąco Kontroluje i monitoruje sytuację powodziową we Wrocławiu i w razie konieczności będzie informować o decyzjach. Kolejną datą rezerwową jest Środa 25 września. Pesymistyczny wariant zakłada również odjechanie tego spotkania na torze w innym mieście. PGE Ekstraliga informuje również, że terminy meczów rundy finałowej tego rocznego sezonu zostaną podane w osobnym komunikacie po rozegraniu meczu półfinałowego pomiędzy Spartą Wrocław a Stalą Gorzów. Przypomnijmy, że pierwszy mecz półfinałowy rozegrany na stadionie przy ulicy Śląskiej zakończył się wynikiem 44 do 46 na korzyść Sparty Wrocław. Na zwycięzcę w finale czeka już Orlen Oil Motor Lublin, który w spotkaniach półfinałowych pokonał Apatora Toruń.